Trzeba mieć szczęście, aby przeżyć wojnę. Niezwykłe losy to opowieści o zwyczajnych Polakach, Niemcach, Rosjanach czy innych narodowościach, których dotknęła wojna. Walczyli oni jako ochotnicy, zwykli żołnierze czy po prostu cywile. Często byli to awanturnicy, rządni przygód i sławy. Tomek Kaźmierczak i ja, Krzysztof Gründer, przybliżymy Wam ich losy. Panowie, na czwartej stronie okładki. Autor pisze, że przypadkowo trafił do batalionu motocyklowego dywizji SS das Reich. Chwila, jak to przypadkowo? Jak to jest możliwe, aby w Niemczech ktoś przypadkowo trafił do dywizji SS? Nie. Przypadkowo do dywizji do SS nie trafił. Przypadkowo trafił do batalionu motocyklowego. A to, jest, to zmienia zasadniczo, yy, że tak powiem, z, po ogląd całej sytuacji. Poszedł do SS, dlatego że było łatwiej zrobić w SS karierę niż w normalnym Wehrmachcie. Chłopaki bez wykształcenia. Po prostu, którzy szli w ogóle w tym momencie do armii szeroko pojętej w SS Dostawali lepszy mundur, wyższy żołd. Uczyli się jeździć na motocyklach, dlatego, że tak powiem, w tym momencie nasz, nasz bohater, który, który trochę umiał jeździć na motocyklu, trafił w ogóle w tym momencie do tego batalionu. Do tego, do tego no i sama kwestia szkolenia. SS, w SS obowiązywał trochę inny system szkolenia niż w Wehrmachcie, bo Wehrmacht się trzymał raczej tej klasycznej, jeszcze starej metody z pierwszej wojny światowej Armii Cesarskiej, a w SS był że tak powiem już nowoczesny system szkolenia dużo krótszy i dużo skuteczniejszy. No ja może dodam, że taka sytuacja, że ktoś przypadkowo trafiał do dywizji SS, mogła się trafić pod koniec wojny, kiedy potrzeba, gwałtowna potrzeba uzupełnienia strat powodowała to, że faktycznie młodych poborowych kierowano do dywizji SS. I wtedy faktycznie taka sytuacja mogła się zdarzyć, ale na pewno nie nie mówimy tutaj o tej sytuacji, znaczy nie myślimy o tej sytuacji, która, o którą opisuje autor. A jak to było z Polakami? Czy naprawdę nie było polskich obywateli w tych dywizjach? Zależy, w którym, na którym etapie wojny. Na początku, na początku na pewno nie. W momencie, kiedy był pierwszy okres formowania tzw. Tak Waffen-SS, czyli mniej więcej do czasu stworzenia e, dywizji Wiking, generalnie przyjmowano tylko, jak to się mówi, Niemców z dobrymi papierami i generalnie tam nie było nie było możliwości żeby obywatele z innych Niemcy pochodzący spoza terenów, Niemiec w zasadzie nie mieli dostępu. Zaczęło się w ogóle w tym będzie dopiero od dywizji Wiking, i potem, że tak powiem, Niemcy, jak to się mówi, łagodzili kategorię przyjmowania w ogóle do SS. Bo na przykład w dywizji dziesiątej dywizji pancernej Fruzberg czy Hohenstauf, które powstały w 1943 roku, było bardzo dużo etnicznych Niemców, którzy pochodzili z Węgier, czyli z Siedmiogrodu czy, czy Rumunii. I wtedy się również trafiali obywatele, że tak powiem, jak to się mówi, gdzieś tam z tymi polskimi papierami. W książce przeczytałem, że autor próbuje po prostu zwyczajnie przeżyć, ale czy tak naprawdę było? Każdy chciałby jak, jak najłatwiej przeżyć wojnę. W pewnym sensie w tym momencie dla takiego, dla takiego młodego chłopaka to... Żołnierza dywizji SS. Ja mówię jeszcze o chłopaku, który chce się dopiero dostać, który, który musi pójść do armii, bo wie, że zaciąg jest obowiązkowy, więc wybiera, wybiera SS, dlatego że warunki po prostu bytowe w tych jednostkach były, były, były dużo lepsze niż w normalnych jednostkach w, w, w Wehrmachtu. No. Nie mówię tam o elitarnych dywizjach, czy tam pierwszej dywizji pancernej czy o dywizji Grossdeutschland. Ale generalnie ogólnie, żart, że tak powiem, warunki betowe w SS były, były dużo lepsze I, i to, że tak powiem, pchało. Poza tym, jak to się mówi, Niemcy się do tego nie lubią przyznawać, ale mundur SS zawsze robił lepsze wrażenie niż mundur, mundur w bo to była w pewnym sensie zawsze elitarna formacja. Dobry projektant mundurów. Tak, no. Właśnie. Jeżeli wrócimy, jeżeli można wrócić w ogóle w tym momencie, bo jak myślimy sobie, że mundury dla, dla SS głównie projektował Hugo Boss, to się wszystkim na świecie podobały. Nawet tym, którzy nie lubili albo nienawidzili SS, więc to też, to też, to też robiło, robiło swoje. To jeszcze może dodam a propos tego przeżycia. To po, podejrzewam, że to było, tak, początek wojny, szybkie zwycięstwa E, triumf, zachłysnięcie, zachłysnięcie się tym, a później faktycznie, jak dostali za przeproszeniem potyłku, jak e, te straty były, zaczęły się robić coraz, e, coraz większe, kiedy na froncie wschodnim zrobiło się gorąco, kiedy co chwila ginęli koledzy, tak, to punkt widzenia na pewno się zmienił. I to, co autor mówi, że chciał przeżyć, to myślę, że. Mówi już o tym drugim etapie wojny. Trudno, trudno się nie zgodzić, bo rzeczywiście ten ubytek kadrowy był, był, był niesamowity i generalnie robiło to ogromne wrażenie w ogóle na tych, którzy przeżyli, bo widząc, że tak powiem, lasy, praktycznie krzyży przydrożnych, bo. Niemcy się specjalnie, że tak powiem, starali robić w ogóle cmentarze przy, przy drodze, żeby daleko nie wozić i nie wozić tych ciał, bo nie, nie nadążali z wywożeniem ich, że tak powiem, do etnicznych Niemiec. To, to generalnie to, to, generalnie robiło wrażenie i na pewno musiało oddziaływać na psychikę. A druga sprawa, oni byli bardzo silnie motywowani, bo generalnie działał ten system, że tak powiem propagandy niemieckiej, który mówił, że nie, że nie idą w ogóle niszczyć na ludzi, tylko, że idą bronić po prostu swoich, swojej, swojej, swojej ojczyzny, czyli III Rzeszy. I to też był bardzo silny element motywujący. W w armii niemieckiej zdarzało się bardzo mało dezercji. To, że żołnierze uciekali z polu walki, to nie znaczy, że dezerterowali. Więc oni mieli z jednej strony Świadomość tego, że coś jest nie tak, ale z drugiej strony twardo trzymali się idei i patriotyzmu. Jak to się mówi, zarzesze Darut i Firera. Czyli byli silnie zmotywowani bardzo. Historia się powtarza. Teraz Putin też mówi, że nie idzie niszczyć Ukrainę. Putin broni Rosji przed ukraińskimi faszystami. Czy znaczy, można powiedzieć o niemieckich żołnierzach, że generalnie byli, byli, mogli, mogli być niedyscyplinowani, ale nie byli zdemoralizowani. Oczywiście w sensie, w tym pojęciu demoralizacji niemieckiej. Więc nie, nie patrzmy, bo to kwestia w ogóle ludobójstwa jest, jest kwestią w tym momencie odrębną, jeżeli mówimy o walkach na froncie. Ale generalnie ci żołnierze mieli silne poczucie w ogóle, że tak powiem, tożsamości. I generalnie dezercje takie klasyczne, o których mówimy, to się zdarzały wbrew pozorom rzadko. Czyli jak czytam, że nasz bohater miał rostelki moralne, to rozumiem, że przez to... Pod koniec wojny miał rozterki moralne. Wcześniej nie. W Niemczech obowiązała zasada, że zwycięzców się nie sądzi, więc generalnie, jak to się mówi, celu uświęcał środki. I oni, I oni się, że tak powiem, w tym momencie kwestie po prostu takiej czystej etyki, którą my się posługujemy, były dla nich na porządku, na, było gdzieś w ogóle kompletnie na drugim planie. Uczciwość obowiązywała w kraju, ale nie na froncie. I oni się tego trzymali. No. Panowie, ale wracając do książki, dlaczego... Setek wspomnień wybraliście wspomnienia motocyklisty. Dlatego, że autor służył w batalionie motocyklowe, to była bardzo specyficzna jednostka. Generalnie utraktowana była jako, jako jednostka rozpoznawcza i była w pewnym sensie reminiscencją kawalerii z, z I wojny światowej w Armii Cesarskiej. Śmieszne byłoby na przykład, że w batalionach motocyklowych, w batalionach rozpoznawczych później już tak, tak zwanych, używano stopni oficerskich kawalerii, a nie, a nie Wehrmachtu. I bataliony motocyklowe spełniały w ogóle taką funkcję tego, jak to się mówi, tego oka dywizji, czyli prowadziły rozpoznanie. Wraz z rozwojem wojny okazało się, że, że tak powiem, motocykliści są, jak to się mówi, mało odporni na kule, bo łatwo ich było zestrzeliwać. I bataliony motocyklowe istniały tylko w pierwszej fazie wojny i one szybko zniknęły, przekształcając się w pancerne bataliony w tym momencie rozpoznawcze. I tych batalionów po prostu, i kariery tych batalionów były, motocyklowych były krótkie, bo one się szybko przekształcały w bataliony rozpoznawcze. Więc wspomnieć ludzi, którzy po prostu przetrwali raz, że trudno było w takich oddziałach rozpoznawczych przetrwać wojnę do końca, a drugie, po drugie te bataliony funkcjonowały krótko, to tych wspomnień jest po prostu naprawdę mało. No dobrze, a ten nasz bohater, to on walczył w Polsce? Wiemy, że w Rosji walczył. Czy gdzieś? Nie, kariera jego była długa, bo on w zasadzie jak to się mówi, kampanię polską to tylko linie. Ale miał, miał sporo przygód związanych akurat z inwazją, inwazją hitlerowską na Jugosławię. No. I, bo był, był właśnie łącznikiem, że tak powiem, z tymi niemieckimi czołów, czołowymi oddziałami, które nacierały na Belgrad głównie. I jak to się mówi, jeździł w tej z powrotem. Drogi były różne w tej Jugosławii, szeroko pojętej oczywiście. Bardzo często trzeba było się, że tak powiem, taplać w błocie albo tonąć po prostu wręcz w rzekach. I, no, i, i ten człowiek musiał się wykazać dużą inicjatywą i dużą siłą woli, żeby na przykład przez parę kilometrów pchnąć pchać przez bagno ciężki motocykl typu BMW, bo to nie była lekka maszyna. No i w którymś momencie, że tak powiem, nie wiedział, jak sobie poradzić, to miejscowego rolnika poprosił, który zaprzątł po prostu konia, i mu po prostu razem ciągnęli w ogóle ten, ten, ten czołg, ten, ten, przepraszam, czołg, motocykl. No. Także pewne, trzeba było sobie po prostu umieć radzić w ogóle w tej sytuacji. To była wbrew pozorom trudna służba. No dobrze, ale muszę zadać pytanie. A jakie ma wspomnienia z Rosji? Rosja to jest, to już, to już jest inna zabawa, bo w Jugosławii to było, to było bardzo fajnie, bardzo szybko, bo w dwa tygodnie wjechali do Belgradu, Przepraszam, ze Związku Radzieckiego. No, to już, to już, to już, to już bardzo rozszerzenie. Oczywiście początek był bardzo radosny, bo generalnie całe głównie wspomnienia autora początkowo, to jest ile mi kilometrów musimy przejechać przez tę Ukrainę, ile tutaj jest kurzu i jak, i skąd, i skąd wziąć paliwo. Potem jak się zaczęło, że tak powiem, trochę robić bardziej gorąco, to trzeba było, gorąco to trzeba było się chować w polach słoneczników, uważać na ostrzał własnej artylerii, bo generalnie Chłopcy z oddziałów rozpoznawczych nie mieli łatwo, bo bardzo łatwo dostawali się przed, pod ostrzał własnej artylerii. I jak to się mówi, musieli mieć oczy dookoła głowy. Rosja była dla nich przeżyciem, dlatego że, mówię, ten to początkowe zachłyśnięcie się tą tą wielką wiktorią, która. Wbrew pozorom, bardzo szybko, bardzo szybko zmieniła się w świadomość tego, że, że mogą tej wojny nie wygrać. Ten proces przechodzenia od euforii do obaw był bardzo szybki jednak w armii niemieckiej. Głośno, głośno się o tym nie mówiło, ale, ale to było. I wtedy, jak to się mówi, oni wreszcie zaczęli czuć, że tę wojnę to trzeba nie zwyciężyć, tylko przeżyć. No tak, ale nasz bohater był w Moskwie? Nie, nie dojechał do Moskwy, bo akurat takiej szansy nie miał, dlatego że jego rodzima dywizja, czyli dywizja e, wtedy jeszcze Grenadierów na e, skrajach, nigdy na tym kierunku uderzenia nie było. Ale wystarczy, że był nad Dnieprem, e, nad Dnieprem i forsował, e, że tak powiem, e, przez zapory nad Dnieprze, forsował te rzeki. Tam, gdzie teraz w tej chwili odbywają się walki, dokładnie w tych samych miejscach nasz autor był, gdzie teraz się toczy wojna rosyjsko-ukraińska. A jak to się stało, że nasz bohater znalazł się w innej dywizji? Podczas odwrotu zimowego w 1942 roku nasz bohater po prostu odmroził nogi. Wylądował w ogóle najpierw w Lazarecie, z którego ledwo, ledwo się uratował, bo już niemalże tam stały czołgi radzieckie pod, pod oknami. Udało się uciec pociągiem. Po wyleczeniu odmrożenia trafił do 17. Dywizji Grenadierów Pancernych Gotzdenbrechstigen, jak on się nazywa taki niemiecki średniowieczny, był taki waleczny rycerz i to była dywizja. Ponieważ był już wtedy już doświadczonym, że bo jednak przeżył ten front wschodni, co, co już tak powiem, samo w sobie było osiągnięciem, został w tej w dywizji, w tej 17. dywizji, został po prostu dowódcą plutonu rozpoznawczego w batalionie rozpoznawczym. I razem z tą dywizją, którą najpierw, najpierw była, bo ona się szkoliła w Niemczech, potem na południu Francji, znalazł się w ogóle na froncie w Normandii. I tam, że tak powiem, jak to się mówi, mógł się wykazać, bo mając duże doświadczenie bojowe, którego, które nabył nabył na froncie wschodnim, jak to się mówi, mógł, że tak powiem, świadomie kierować swoimi ludźmi na froncie zachodnim. Dzięki temu wielu z nich, dzięki jego doświadczeniu, wielu jego kolegów właśnie przyszło. Panowie, a czym te historie różnią się od innych wspomnień? Że to nie są zwykłe historie okopowe, bo ci, ci, ci akurat nasz bohater i jego kompanii znajdowali się w przeróżnych sytuacjach z racji tego, że nie byli zwykłymi żołnierzami liniowymi. Więc nieraz musieli, zaprzęgli na przykład, żeby ratować kuchnię polową, to zaprzęgli swój motor i ją wywieźli po prostu spod ostrzału yy, radzieckiego. No bo kuchnia polowa czasami była ważniejsza, że tak powiem, niż, niż wszystko inne. I, I potrafili musieli się dostosowywać do, 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 do wszystkich sytuacji. Uprawiali na przykład coś można powiedzieć na zasadzie dyscypliny sportowej jeżdżenie na motocyklu w ostrzale artyleryjskim. Taki swoisty slalom trochę na zasadzie rosyjskiej ruletki. Co się często zdarzało, bo ci ludzie po prostu musieli nie tylko że dostarczać w ogóle informacje z oddziałów rozpoznawczych, ale bardzo często również po prostu musieli docierać do, do pierwszej linii frontu i generalnie przez przeżywali tam spotkania różne. Nie trudno było spotkać Rosjan po drodze, bo to było, że tak powiem, naturalne i nieraz trzeba było udawać nawet Rosjanina, chcąc przejechać, mając na sobie mundur niemiecki. Jak widać, naszemu bohaterowi się to udało. Więc, jak to się mówi, ocierając się o śmierć, nieraz traktował to jako przygodę, ale to było takie, to już to była taka naprawdę ruletka i gra w życie, no. Gubienie broni na porządku dziennym było, bo co tam w ogóle, jak najważniejsze było dojechać, czasami dojeżdżało się po prostu bez broni, albo trzeba było w środku trasy, na polu walki, naprawiać w ogóle motocykle, które, które wbrew pozorom wydawały się niezawodne, ale jednak na przykład lędka pękła, nie ma siły. I trzeba to robić w ogóle w tym momencie, warunka kiedy kule świszczą pod głową. Taka reguła była. Albo w zimę. Zima, o zimie to w ogóle nawet trudno spojrzeć, bo to była ruletka. Bardzo dużo się wypadków zdarzało, bo ci, ci motocykliści, generalnie mając y, fantazję kawaleryjską, że y, tak powiem, próbowali szybciej jeździć niż wszystkie inne pojazdy dookoła. A drogi w Rosji nie były komfortowe, więc bardzo często się zdarzały wypadki, większość, która się kończyła niestety śmiercią. No, no i trzeba było jakoś w zimę rozgrzewać silnik. Akurat tutaj, znaczy to, nie, to nie był taki problem jak z czołgami, bo generalnie to jest trochę inny silnik. Motocykle były trochę mniej zawodne, znaczy były mniej zawodne niż, niż niemieckie czołgi. Łatwiej było. I tutaj przechodzimy do jakby tego, co też mnie bardzo interesuje w tej książce, bo wydano w Polsce mnóstwo wspomnień czołgistów, lotników, podwodniaków, a to są pierwsze dwie książki, które są wspomnieniami motocyklisty. I on pisze o swoim sprzęcie, na którym jeździł. O Zindapach, BMW. Ta książka jest ciekawa nie tylko dla miłośników II wojny światowej, ale także dla miłośników starych motorów. On opisuje, jak te, jak te sprzęty się obsługiwały, jak one, jak one, jak one zachowywały się w danych warunkach, jakie były ich wady, zalety. To myślę, że duży plus tej książki no Tym bardziej, że y, oni musieli, ucząc się na, y, na początku na motorach typu, typu NSU, które teoretycznie były lekkie i proste w obsłudze, przechodzili na poważniejszy sprzęt, czyli na Zindapy i BMW i generalnie musieli umieć wszystko przy tych motorach zrobić, bo oczywiście istniały warsztaty remontowe, ale nieraz, będąc 50 km gdzieś od w trasie, czy, czy zupełnie samotni, musieli po prostu radzić sobie i naprawiać w różnych warunkach ten sprzęt. No. Bardzo często zdarzało się, tak, że trzeba było nieraz jedną dętkę łatać po 20-20 parę razy. I tutaj trzeba było mieć, że tak powiem, dużo fantazji i finezji, żeby, że tak powiem, taki poszatkowany sprzęt doprowadzić do, do stanu używalności. A gdzie był ich szes ogniowy w Rosji w Związku Radzieckim? Przeszli, przeszli kawał frontu, ale chyba naj, największym przeżyciem to była jednak Jelnia, dlatego, że to był w zasadzie pierwszy fragment, pierwszy, pierwszy wypadek w tej wojnie, kiedy Rosjanom udało się skutecznie zatrzymać armię niemiecką. I wtedy wychodziły wszystkie w ogóle, w tym momencie wychodziły wszystkie niedostatki armii niemieckiej, no i tacy goście właśnie na tych motocyklach generalnie ratowali, jak to się mówi, front, bo tam, gdzie nie docierał nikt inny, oni na tych motocyklach docierali, chociażby po to, żeby przywieźć. Przywieź Amunicję i nie mówiąc, że z powrotem zabierali, że tak powiem, przynajmniej dwóch rannych. Więc robili za, za takiego konia roboczego na, na, tym, na tym froncie, na którym brakowało wszystkiego. Tomku, a jak wyglądało życie codzienne w jednostkach Waffen-SS? <grym> to jest ciekawe, bo, może, bo, bo był to podwójny obraz tak naprawdę. Bo oficjalnie to można było sobie poczytać w ogóle, jak wygląda życie żołnierza Waffen-SS w Dersztyrmerze. Ale życie rzeczywiste było trochę inne i trochę bardziej skomplikowane. Zdarzało się bardzo często różne afery obyczajowe, y, chociażby z, związane po, głównie oczywiście z seksem, bo żołnierze, jak to się mówi, lubili się nieraz zabawić. Homoseksualne? Homoseksualne również, ale nie tylko. W czasie y, pobytu y, na przykład dywizji Das Reich y, w, na Węgrzech cała, ca, cała kompania zapadła na syfilis, bo zadawali się, że tak powiem, z jedną panią, która sprzedawała, jak to się mówi, piwo w sklepie. Był, że tak powiem, sprawa została wyciszona, poza, że tak powiem, generalnie karą śmieszny dla dowódcy kompanii, a nie dla żołnierzy. I rozeszła się po kościach. Ale to był tylko jeden z wątków. Dużo ciekawsze sytuacje zdarzały się z kadrą oficerską. Yy, miały miejsce dwa, dwa bardzo ciekawe, symptomatyczne przypadki. Jeden dotyczył niejakiego Maxa Schulza, który był, no, 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 no w którymś momencie szefem sztabu dywizji Das Reich. On był, on był otwartym homoseksualistą, i wszyscy o tym wiedzieli, ponieważ yy, służąc jeszcze w marynarce wojennej wcześniej, już ta przypadłość u niego była, była wykryta. I nie wywoływało to żadnych, żadnych konsekwencji ze strony, ze strony jego zwierzchników. Wszyscy potraktowali to jako rzecz normalną, dopóki po klęsce pod nauku Kurskim trzeba było szukać kozła ofiarnego. No i tym kozłem ofiarnym najlepszym był właśnie ten niejaki Max Schulz, którego generalnie, żeby uniknąć sądu wojennego SS, ponieważ, że tak powiem, Ci żołnierze nie podlegali normalnej jurysdykcji, tylko mieli swoją wewnętrzną. Facet popełnił po prostu samobójstwo, chcąc uniknąć schębienia. To był jeden taki ciekawy przypadek. Drugi dotyczył niejakiego Albina von Reinzensteina, który był dowódcą pułku pancernego w tej dywizji i Zadał się w tym momencie z Rosjanką ze służb pomocniczych. Jego podwładny doniósł na niego, że plami honor krwi niemieckiej i sytuacja zaczęła się komplikować, więc do końca nie wiadomo, jak było naprawdę: czy sam, że tak powiem, zawiedziony kochanek zastrzelił Rosjankę, czy ktoś inny mu w tym pomógł, ale sprawa zrobiła się przez to morderstwo na tyle głośna, że generalnie von Reinsteina też zmuszono do popełnienia samobójstwa. A jeszcze ciekawy był, jeszcze ważny moment był w tym, że popełnił go w momencie, kiedy został nominowany, do, miał dostać jej niemiecki krzyż w złocie. Więc yy, podwójna moralność była, że tak powiem, na porządku dziennym w ogóle w jednostkach w Panowie, dziękuję za tą ciekawą historię, a słuchacze zapraszamy na kolejny odcinek z naszym bohaterem. Zapraszamy i liczymy na to, że przeczytacie tę książkę, bo jest naprawdę warta wysięgnięcia po nią. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.